nowoczesna pracownia komputerowa, laptopy z pełnym oprogramowaniem i multimedialnym programem edukacyjnym, dodatkowe godziny dydaktyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, a także nauka programowania i wsparcie szkoleniowe dla nauczycieli. Szkoła w Piekoszowie rusza z kolejnym projektem. Wszystko to dzięki pozyskanemu przez władze gminy Piekoszów unijnemu dofinansowaniu. Bardzo ważny dzień, jeżeli chodzi o edukację w technologiach informacyjno-komunikacyjnych. Dzisiaj łącznie podpisujemy 5 projektów na łączną kwotę dofinansowania 1 600 000 zł. Są to duże środki. W ramach tych wszystkich 5 projektów w sumie skorzysta 9 szkół. W ramach tych projektów zostaną zakupione laptopy, w sumie 118 laptopów. Zostaną zakupione komputery stacjonarne, a także sprzęt multimedialny. Dodatkowo, jeżeli chodzi o uczniów, będą mieli dodatkowe zajęcia w nauki na komputerach, podnoszące ich kompetencje, ale przede wszystkim również w tych projektach skorzystają nauczyciele, którzy również będą mogli odbyć kursy, szkolenia, które będą ich przygotowywały do pracy na właśnie tych nowoczesnych komputerach i na tablicach interaktywnych. Nowoczesny sprzęt lada dzień trafi do szkoły podstawowej w Piekoszowie. Władze gminy pozyskały na jego zakup, a także na dodatkowe zajęcia dla uczniów i szkolenia w zakresie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych nieco ponad 157 tysięcy złotych. Ogólna wartość projektu pod nazwą Piekoszów ze wsparciem TIG opiewa na kwotę blisko 182 tysięcy złotych. Kolejne pieniądze unijne, które uzyskujemy z Urzędu Marszałkowskiego do szkoły w Piekoszowie poprzez takie właśnie działania, poprzez środki zewnętrzne, również z wkładem własnym, cały czas udoskonalamy, polepszamy, zwiększamy zasób sal komputerowych, ale również polepszamy funkcjonowanie uczniom, dostęp do najnowszych technologii komputerowych. Tak samo myślę o nauczycielach, że mają coraz lepszy warsztat pracy i to mnie cieszy, że możemy również inwestować w oświatę. Dzięki dofinansowaniu w szkole w Piekoszowie zostanie utworzona nowoczesna pracownia komputerowa na 24 stanowiska. Placówka zyska też 12 laptopów z pełnym oprogramowaniem i multimedialnym programem edukacyjnym. Będą też dodatkowe lekcje dydaktyczne z matematyki, języka angielskiego i z innych przedmiotów z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej. Uczniowie przejdą także naukę programowania, a nauczyciele zostaną objęci szkoleniem w zakresie TIG i z wykorzystaniem mobilnych pracowni TIG.